Cześć. Dzisiaj chciałem omówić kilka kwestii, kilka usterek w zasadzie dotyczących układów paliwowych w Herlejach. I tutaj mam na stole akurat dwa układy paliwowe. Jeden starszy, to jest właśnie ten, który występował mniej więcej od końca 2001 do 2007 roku. Drugi to jest już bardziej taki współczesny, to jest akurat z modelu Touring. Nie jest kompletny, reszta w zbiorniku jest, ale najważniejsza jego część jest właśnie tutaj. I teraz chciałem omówić właśnie na początek kwestie związane z wyciekami w tych układach paliwowych, nieszczelnościami tak jakby. Pierwsza rzecz to jakie będą objawy, no więc utrudnione przede wszystkim uruchamianie silnika na zimno, czyli musicie długo kręcić ten silnik, tak jakby, nie wiem, no, na siłę odpala, że gdzieś tam załapuje, ale nie chce zapalić od razu. No to generalnie widać, że coś jest nie tak, coś nie działa poprawnie i wtedy też może być problem w trakcie jazdy, bo może być na przykład taka sytuacja, że jest mniej mocy albo motocykl szarpie, motocykl gdzieś tam przerywa, więc to najczęściej tak się objawia w trakcie samej jazdy. I tutaj pierwsza rzecz to trzeba zwrócić uwagę na ten o-ring, ten tutaj właśnie, który uszczelnia nam to wszystko, dlatego że on w pierwszej kolejności jest jak gdyby narażony na jakąś tutaj niefajną sytuację, bo tak, mechanik może źle to złożyć, gdzieś go przyszczypnąć, może dobrać źle, po prostu wymiar tego ringu, sam o-ring może stwardnieć, po prostu guma się zestarzeje i może być nieszczelny. Więc często się tutaj zagląda, znaczy powinno się przynajmniej często w miarę tutaj zaglądać, więc na ten o-ring trzeba uważać, bo on jak gdyby jest pierwszy wśród podejrzanych, jeśli macie problemy w jakimś touringu właśnie. Tutaj też trzeba uważać na łączenie tych krójców z przewodami, dlatego że też te zapinki lubią pękać, same o-ringi też no, muszą być w dobrym stanie, żeby tutaj też paliwo nie było gubione. No i tutaj jest jeszcze kwestia regulatora ciśnienia. I teraz regulator ciśnienia to jest akurat problem związany z tymi starszymi układami paliwowymi. Regulator ciśnienia znajduje się tutaj, w tym miejscu akurat, w tym dekielku od zbiornika. A od dołu on łączy się właśnie z tym elementem. O, i to się wciska. I teraz tutaj może dojść do takiej sytuacji, że po prostu ta część metalowa wysunie się zbyt mocno do góry, ciśnienie paliwa wypchnie to w nadmiarze. Ono się później zablokuje o jak gdyby sufit, o tą blachę na górze, ale może już dojść do takiej sytuacji, że będzie spadek ciśnienia w układzie i no, objawy te, które wcześniej wspomniałem, pojawią się w pracy silnika. I teraz często wystarczy to tylko wcisnąć z powrotem, żeby to sobie tak kliknęło i wpadło na swoje miejsce. Natomiast dobrze jest od razu wymienić same te o-ringi. Natomiast raz w trasie mieliśmy taką sytuację z kumplami i ciągle to wyskakiwało, nie mieliśmy nic takiego pod ręką, żeby na szybko to naprawić, no i po prostu złapaliśmy to trytką. Natomiast jeżeli już musicie coś takiego zrobić w trasie, zdarzy się taka sytuacja i chcecie gdzieś dojechać już tylko, to jeżeli zdobędziecie się na taki akt desperacji, to pamiętajcie, żeby też do końca na sztywno nie ściskać tego, żeby ten element metalowy mógł troszeczkę się tam unieść do góry, bo takie złączenie tego na sztywno jakby
może spowodować też zbyt wysokie ciśnienie paliwa i też nie będziecie wiedzieli na początku, o co chodzi, bo silnik będzie miał zupełnie inne objawy, zacznie dymić, no będzie przylewany po prostu i to może być właśnie spowodowane tym, że spieliście to za ciasno. Także tyle, jeśli chodzi o regulatory. Tutaj, o, zobaczcie, w tych nowszych modelach już tak to zabezpieczyli, także to już nie dojdzie do takiej sytuacji. Można by było i do tego jakoś dorobić taką blaszkę w sumie. Czemu nie? Do tego starego układu. Natomiast jest jeszcze temat związany z tym elementem, który łączy nam zbiornik paliwa z przewodem tym zasilającym. I tutaj też warto to raz na kilka lat przeserwisować, ten element, dlatego że tutaj są o-ringi, które mogą no, sparcieć, ze starości się po prostu to wszystko niszczy. I wtedy, no wiadomo, wyciek blisko silnika, blisko gorącego miejsca mocno, także jakieś potencjalne źródło pożaru. Więc to warto też o tym pamiętać. Tak samo jak warto też pamiętać w przypadku większości praktycznie Harley'i o przewodzie paliwowym, który łączy nam zbiornik pod spodem. No tutaj stan tego przewodu też ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa i dużo ludzi lekceważy to, bo generalnie przewód paliwowy nawet w kilkuletnich motocyklach powinno się wymieniać, bo one, te przewody, no wiadomo, guma teraz w dzisiejszych czasach jest coraz gorsza i nawet w pięcioletnim motocyklu może dojść do gdzieś do wycieku z tego elementu, więc tutaj musimy na to uważać i poprosić mechanika, jak serwisuje nasz motocykl, żeby nam ten element wymienił i dobrze zabezpieczył przed zsunięciem się, przed jakimś wyciekiem po prostu. No bo to jest punkt newralgiczny akurat. Także tutaj trzeba na to uważać. W starszych modelach tym bardziej. Nie? No i dobra, to generalnie większość rzeczy, o których chciałem wspomnieć. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.